Dokładnie, tutaj od 23 roboty naprawdę ruszyły całą parą i naprawdę pracownicy solidnie pracują i ja podejrzewam, że do rundy jesiennej sezonu 2015-16 światła staną na tym obiekcie. No ale tutaj oprócz tych świateł to jeszcze bardzo innej pracy czeka, czyli jeżeli chcemy, żeby łuk biało-niebieski był dopuszczony przez PZPN, to muszą tam się znaleźć już krzesełka. Jeżeli nie, to zostaje nam tylko trybuna kryta. Także tutaj zlikwidowanie tego asfaltu i powiększenie za linią około 3 metrów trawy naturalnej lub sztucznej. Tak samo wyremontowanie sanitariatów, bo to jest już troszkę nie pasują do XXI wieku. Tak samo też mówimy o kasie i o innych tutaj jeszcze kosmetykach, które trzeba do maja, żeby PZPN mógł to sprawdzić. Na obecną chwilę będziemy starać się o licencję granie w następnym sezonie w Ostródzie, a jeżeli stadion będzie zrobiony, wtedy przystąpimy i poprosimy PZPN o to, żeby wyraziła zgodę na granie na Piłsudskiego. Jak widzimy, koparki krążą, wy nie macie gdzie trenować, nie macie gdzie grać, okej, macie gdzie grać, gracie w Ostródzie, ale z treningami jest straszny problem. Znaczy, trenować to w tej chwili mamy najlepsze boisko do treningów chyba w pierwszej lidze, bo na tym boisku treningi bardzo, bardzo dobrze chłopcom się trenuje, no ale w obecnej pogodzie no, nie możemy niszczyć tego boiska, więc no, mamy dzisiaj problem, trener przed chwilą przyjechał i w Olsztynie nie ma boiska, gdzie byśmy mogli trenować, no ale ten problem to jest znany od 5 lat, także nic się od tamtej pory nie zmieniło.